Cześć, jestem Sarcz i witam Was serdecznie w 21 odcinku Znaka 2. I zanim sobie rozpoczniemy oficjalnie rozdział 13, to wróciłem się jeszcze tutaj do trzeciej części rozdziału 12, dlatego że w komentarzach pod ostatnim odcinkiem napisaliście mi, że ominąłem tutaj jeden sekret. Nie chodzi o skarb, bo te skarby tutaj zdobyłem wszystkie, ale chodzi o miejsce, gdzie mogę znaleźć dodatkowy, ostatni już super ruch, więc chciałbym wam to teraz pokazać. Tylko tutaj, kurczę, muszę przejść w odpowiednim momencie, albo tak sobie przelecieć. Rzeczywiście było tam przejście, o którym właśnie mi napisaliście i to jest tutaj. Ja wjeżdżałem na samą górę, a tutaj jako mały nag powinienem jeszcze wskoczyć w to miejsce. I tutaj jest z prawej strony dodatkowa ścieżka, gdzie ostatni super manewr jest do nauczenia. Oprócz tego jeszcze przy okazji wam chciałem pokazać. Mamy tutaj kryształowego naka. Chciałem wam pokazać, że można sobie tą falę uderzeniową zrobić. W każdym momencie trzeba po prostu wcisnąć L2 i kwadrat, więc tak wygląda kryształowy nak. A tak ten rubinowy. I jeszcze dla przypomnienia tylko wspomnę po raz kolejny, że tych dodatkowych naków można wybierać tylko powtarzając rozdział. Dlatego nie pytajcie się mnie, czy ja będę kolejne rozdziały przychodzić tymi nakami, bo tego nie można zrobić. Najpierw trzeba dany rozdział ukończyć, a teraz jak go powtarzam, to wówczas dopiero gra daje mi możliwość zamiany w te kryształowe wersje naka. I tutaj dla przypomnienia jest właśnie napisane, że ten kryształowy szybki nak, niebieski, ma czas podatności na obrażenia po ataku krótszy, a oprócz tego akcja specjalna, że w każdym momencie możemy wykonać sobie tą falę uderzeniową, no bo normalne uderzenie jest takie, a fala uderzeniowa to jest to przy tych super manewrach. Można sobie właśnie zmieniać postacie wciskając lewo lub prawo na padzie, tyle tylko, że właśnie wyłącznie wtedy jak powtarzamy rozdział, ale jeszcze tylko przejdę tutaj, żeby przeczytać, że nag wampir, czyli ten czerwony, rubinowy, ma dwie akcje specjalne, czyli możliwość zrobienia burzy w każdym momencie, L2 i kółko, a także teleportacja, natychmiast przenieść się za plecy pobliskich wrogów, tutaj L2 i trójkąt. Jeśli chodzi o burzę, to oczywiście wiecie, jak ona wygląda, teraz po prostu w każdym momencie można ją wykonywać, a kiedy mamy zwykłego naka, no to już nie można z takiej umiejętności korzystać. Ja jednak chcę przejść tutaj, nauczyć się ostatniej umiejętności i też sobie ją przetestujemy za chwileczkę. A przy okazji zobaczę, jak działa ta teleportacja w walce, kiedy mamy naka wampira. Mamy srebrne trofeum za wszystkie super manewry. Ten super manewr pozwala na miotanie z wielką prędkością kryształami raniącymi oddalonych wrogów, czyli przytrzymaj kwadrat, kryształowy wybuch. Teraz rozumiem, że muszę się wrócić. Ja sobie od razu zamienię w takim razie na tego rubinowego naka, czyli naka wampira, jak to tu jest nazwane. I oprócz tego, że sobie przetestujemy ten nowy super manewr, to też właśnie zobaczymy, jak działa ta teleportacja za plecy przeciwników. Bo to też będzie ciekawe do sprawdzenia. I później już przejdziemy sobie normalnie na początek rozdziału 13, gdzie zakończyłem ostatni odcinek. Więc teraz tak, na początek weźmy teleportację. A widzicie, coś takiego. Możemy się od razu przenieść za plecy wroga. To też całkiem użyteczne. I oczywiście wtedy od razu atakować możemy po teleportacji. A teraz sprawdźmy. O nie, chciałem ten super manewr sobie sprawdzić, kurde. A teraz nie mam możliwości. To wiecie co? Wczytam sobie grę, żeby znowu te kryształy się pojawiły. No to lećmy od początku, teraz się kryształy tutaj powinny pojawić. No i zobaczmy, kryształowy wybuch. Patrzcie, rzeczywiście nawet z daleka nak atakuje tymi kryształami. Super sprawa, naprawdę. Wow, niesamowita rzecz. Tylko że oczywiście z tego mogę korzystać tylko wtedy, jak mam te kryształy aktywowane, bo teraz już tego oczywiście nie będzie. No ale to wiemy. Teraz teleportacja i załatwić kolesia. To samo z następnymi. I tak samo mogę pokazać, że teraz ten wir mogę wykonywać w tej formie naka w każdym dosłownie momencie. No i tu już dalej nie będę szedł, bo już znacie końcówkę tego rozdziału. W
więc ja przejdę to do końca. Nawet chyba nie muszę do końca tego przechodzić. W każdym razie za chwileczkę spotkamy się na początku rozdziału 13. No i dobra, oto przed nami początek rozdziału 13. Tutaj zakończyłem ostatni odcinek i jeszcze raz tylko pokażę, że nie można w nowych rozdziałach wybierać sobie postaci. Sami widzicie, tego Naka można wybrać jedynie z pozycji mapy świata, a na mapie świata mamy tylko ukończone już rozdziały. Więc tutaj musimy grać jako zwykły Nak do samego końca gry. No i mamy dwa ukryte skarby do zdobycia w tym podrozdziale, więc będziemy przy okazji szukać. Biedronka mi niestety uciekła, no ale już trudno. Czyli co, trzeba tutaj przejść tędy, tak? Dokładnie. Ciekaw jestem, czy będziemy też ten dokładnie sam fragment przechodzić tutaj, co na początku gry, kiedy mieliśmy właśnie atak na New Haven. No bo tu widać, że mamy jednak coś innego. Przynajmniej na początku tego rozdziału. Dobra, tutaj usuwać jak zwykle tym przeciwnikom te bariery, dopiero później atakować. A to skubany się broni. Czekajmy chwilkę. Teraz zaatakujmy. Tak jest. Jeszcze go zatrzymać. I po krzyku. Oj, nie jest dobrze. Tędy ja nie mogę przejść, jak rozumiem. Zdecydowanie nie. Zobaczmy, czy tutaj nie było jakiegoś przejścia. Tędy, jak najbardziej. No i uwaga. No nie mam teraz zbyt dużego tego Naka, bo tylko ponad 2 metry to nie jest wiele. Nawet właśnie te roboty są nieco większe ode mnie. Jest mały problem, no ale Nak sobie z tym w zupełności poradzi, myślę. Tutaj porozbijajmy na wszelki wypadek to wszystko, zbierzmy relikty też koniecznie. No i mamy kolejnych przeciwników. Pięknie, nie ma żadnego problemu. Tam przez chwilę się wykrywacz skarbów aktywował. Najpierw poradzę sobie chyba z tymi przeciwnikami tylko. Rewelacja. Zabrane punkty doświadczenia. Już niedługo będę miał 2 punkty umiejętności, więc super. A tymczasem chyba już widzę wejście do kolejnego skarbu. A raczej do pierwszego w tym odcinku. A kolejnego w całej grze oczywiście. Zdecydowanie to jest tutaj, więc zgarnijmy sobie topazowy relikt, bierzemy oczywiście. Już tych skarbów nam wiele nie zostało, z tego co sobie patrzyłem na mapę świata, to mam już chyba grubo ponad 80, czyli dosłownie kilkanaście jeszcze skarbów w grze zostało. No ale to nie dziwne, skoro jesteśmy w 13 rozdziale, a gra jest podzielona na tych rozdziałów 15. Jest to oczywiste. Niszczą nasze miasto! To oczywiste, że nie dostało tego za wiele. Dobra, co my tu mamy? Kurde, tam ludzie w niebezpieczeństwie. Pomóż im, Nak. Tak jest. Tak samo i tobą się zajmę w ten sam sposób. Pięknie. Tego jeszcze mamy tutaj z barierą. Nie wiem, czy najpierw jednak nie rozprawić się z tym gościem starczą. Jeszcze, kurczę, ma tą barierę elektryczną w dodatku. Dobra, załatwiony. Teraz jeszcze ty. Ekstra. No ta nowa umiejętność jest naprawdę super. Podoba mi się bardzo. Teraz atakujemy. Pięknie. Od razu się otworzyło dalsze przejście. Tu już i tak chyba niczego nie znajdę, chociaż... Za tym pojazdem niczego nie ma, no nie za bardzo. A policjanci tylko kibicują Nakowi zamiast pomóc, chociaż oczywiście... No cóż, nawet policja tutaj nie ma wielkich szans w porównaniu z tymi wielkimi robotami. Ci ludzie, kurczę, powinni się jak najszybciej stąd ewakuować, a nie tutaj siedzieć w miejscu. Bo to się może dla nich tylko źle skończyć, no ale... Na szczęście akurat w tym momencie w pobliżu żadnych robotów nie ma. A wy tu jeszcze jesteście, kurde. Jak możecie próbować atakować innych ludzi? A proszę, tu się jeszcze kryją punkty doświadczenia. Dobrze, że tutaj zajrzałem. I jeszcze jedna taka skrzyneczka albo paru wrogów i będę miał 2 punkty zdolności. Super. O proszę. W takim razie
wykorzystajmy sobie nasze wszystkie odblokowane umiejętności. Proszę bardzo, no to jest świetne. No i kurczę, już mi się zużyło. Niestety jednak do końca gry cały czas tyle samo trwa możliwość wykonywania supermanewru, więc to nie jest na zbyt długo, szczerze mówiąc. No ale musi nam to w zupełności wystarczyć. Da. Tego też załatwić. Jest, jeden załatwiony. Jeszcze ten drugi. Wtedy się tym czerwonym również będę mógł zająć. Tak jest. Tu jeszcze widziałem wcześniej relikty do zdobycia. No i to nawet wcale nie mało, bo ponad 3 metry wysokości już Nak ma. Więc jest różnica w stosunku do początku tego rozdziału. Tędy oczywiście nie przejdę, zatem schodzimy na dół. Tam już następni czekają. Ciągle, kurde, strzelają, a może jest to jakieś wyjście, żeby odbić teraz te strzały. Dobra, jeden załatwiony. Tego drugiego też bym chciał w ten sposób uderzyć. Tylko, że w dobrym momencie muszę ten strzał odbić. A właśnie. No a na tego to już za bardzo chyba nie zadziała. Kurde, jeszcze te malutkie robociki z góry schodzą, niestety. Padnie. Tak jest. Dobra, jak tutaj wygląda sytuacja, bo mamy te samochody, ale nic z nimi nie zrobię. Mogę dostać się na górę. Tutaj o dziwo też niczego nie ma, chociaż mogę sobie też pootwierać platformy chyba na później. A tam mamy tego złotego trzmiela, chodź tu. Jest, złapałem go. Więc super. No i teraz jak mamy chwilę spokoju, to możemy sobie odblokować jakąś nową umiejętność. Przyspieszenie którejś umiejętności może. Niech będzie to. Prędkość zadawania ciosów pięścią wzrośnie. Zdecydowanie często z tego korzystamy, więc lepiej, żeby większa prędkość była. A, i patrzcie, od razu się odblokowała ta umiejętność specjalna tutaj. Zyskasz możliwość wykonywania kombinacji składających się z 5 ciosów. No proszę. Czyli tak samo jak sobie to odblokuję, to tutaj mi się coś pojawi. I rozszerzenie też powalenia mamy. No dobra. Na razie zostawiamy to. I tak wygląda nowa prędkość ataków. Mam nadzieję, że za chwilę będę to w stanie przetestować na jakichś przeciwnikach. No nawet tych platform nie musiałem chyba aktywować, bo i tak bym przeleciał na drugą stronę, no ale nie zaszkodziło przecież. Okej. Co my tu mamy? Kurde, teraz tego trzeba będzie pokonać. Jest. Uwaga teraz. Nie wiem, czy właśnie najpierw nie załatwić tych malutkich robocików tutaj. Będą mi tylko, kurczę, przeszkadzać. Ale też są zwinne i bardzo łatwo unikają. O, dostałem nawet, kurczę, srebrne trofeum za zniszczenie jakiejś tam ilości robotów. Chyba kilkaset robotów trzeba zniszczyć, żeby takie trofeum dostać. Więc pod koniec gry się to udało nabić. No nie, no i znowu wyrzucasz mi te malutkie robociki, co? No ale co zrobić? Może właśnie uderzyć, kurczę, powaleniem. Ale to mały ma zasięg w tym momencie trochę. Dobra, nie ma co, bo tutaj próbuję, kurczę, unikać. Tylko gorzej na tym wychodzę. Straciłem już i tak tą energię kamieni słonecznych. A może by tak właśnie odbić jakiś strzał. No nie, no i znowu mi wysyła te malutkie robociki. Właśnie nie ma co się zajmować tymi małymi, bo one i tak są później wyrzucane. Chociaż wiadomo, że jak jest ich więcej, to tylko przeszkadzają. Trzeba jakiś tam balans tutaj uzyskać. Już chciał, kurde, wyrzucać kolejne. O, to bardzo dużo mu zdrowia, energii odbiera. I teraz. Tak jest. Czy wy tutaj czegoś pilnowaliście? No to jest pytanie. Co miałem zabrać, jeśli chodzi o kamienie słoneczne, to chyba już zabrałem. Tego zniszczyć też za bardzo nie mogę. Widzę jednego.
Okej, mamy jednego tytana przed sobą rzeczywiście. Miasto zostało oblężone przez nieznane siły. Miasto zostało oblężone przez nieznane siły. Wszyscy mieszkańcy powinni szukać schronienia. Miasto zostało oblężone przez nieznane siły. Tutaj jest kolejny skarb i słyszymy cały czas ten komunikat, który już był na początku gry, czyli chyba zbliżamy się do tego miejsca z początku właśnie. Szmaragdowy relikt zdobyty, czyli to będą wszystkie skarby tutaj, w tym podrozdziale. I widziałem tam, że można się dostać na górę. Muszę sobie pootwierać najpierw te platformy. Dobra. Tylko jak na to przeskoczyć, o to jest pytanie. Chyba na razie muszę iść jakoś tędy, co? A tak, bo tutaj jest ten śmietnik, który trzeba przesunąć. To zrobimy to bez większych problemów. Tu nic nie ma, nie za bardzo. Ale na górze za to są punkty doświadczenia. I to wszystko tutaj. No to co, przesuwamy. I teraz, jakby tak doskoczyć tutaj. Tak, powinieneś to zobaczyć. To... straszne. Już lecę, Lukas, naprawdę. Staram się spieszyć. Dobra, tutaj będę mógł się z powrotem zamienić w dużego naka. I na górę. Te skrzynie i tak nic nie kryją, więc nawet nie będę ich rozbijać. Czyżby to był początek właśnie gry? Tutaj. Jesteśmy na tym dachu. Ja się tym zajmę. Jesteś zbyt kruchy, jak na to, co się tu dzieje. Chciałbym zrobić więcej. Więcej? Odkryłeś, co się tu wydarzyło. Odnalazłeś centrum. Uratowałeś nas tam na wyspie. I dałem Xanderowi artefakt. Te super naładowane roboty to... to moja wina. Wszyscy popełniamy błędy. Liczy się to, co zrobisz teraz. Nie mogę przestać myśleć, że to moja wina. Zdecydowanie to jest ten początek gry. Co ja zrobiłem? Padnij! Naprawimy to razem, Lukas. Zaczynając od teraz. No i co, będziemy to znowu przechodzić? Tak jest! Ponowna inwazja, okej. Okay. Tyle tylko, że teraz tą całą wiedzą o fabule. Aha, widzę, że skarby, które otworzyłem, to już są otwarte, więc nie będę musiał ich znowu zbierać. Potem lecimy. Czyli teraz mogę sobie poradzić tutaj. A wcześniej chyba nie było tego gościa z tą barierą, co? Chyba, że rzeczywiście mogłem go już załatwić wtedy, już nie pamiętam. No dawaj, 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 czemu nie mogę tej akcji naładowanej robić? Teraz już jak najbardziej. No i okej. Naprawimy to razem, dokładnie. Lukas nie powinien się teraz obwiniać. Nie ma to większego sensu, tak naprawdę. No ale teraz przynajmniej właśnie wiemy, co tu się dzieje, jak do tego doszło, że te roboty zaatakowały New Haven. Ale kto by pomyślał, że to jest akcja praktycznie z końca gry, co? No bo jednak jakby nie patrzeć, rozdział 13 na 15 możliwych. A tymczasem widzieliśmy to tutaj już na początku, w pierwszym rozdziale. Teraz ten większy koleś. No już jego ataki doskonale znamy i pamiętamy, więc teraz załatwimy go dużo szybciej niż za pierwszym razem. Dobra, mamy następnego. No i scenka, którą też już kojarzymy. Nag będzie musiał się zamienić w swoją małą wersję, żeby wejść na dół do kanałów, pod ziemię. No to uwaga, przygotujmy się. Tak jest. Dawać mi z powrotem relikty i ruszamy tutaj. Kolejni już na nas czekają. Tego nie pokonamy na razie.
a nie ja, i muszę uważać. Żebym nie poczuł się właśnie zbyt pewnie, biorąc pod uwagę, że już te wydarzenia znamy. Ale na razie idzie dobrze. Tu oczywiście się przejście od razu otwiera. I nawet sobie zobaczymy, bo za chwilę tutaj będzie ten motyw ze skarbem. Uszanowanko. To był pierwszy skarb, jak pamiętacie. I on był, on powinien by być teraz dokładnie. Jest otwarty jak najbardziej. Więc nie można już tego zebrać, bo już zostało to zrobione przeze mnie wcześniej. Dlatego też nie martwimy się teraz o skarby. Tylko przechodzimy ten podrozdział do końca. Okej. Aczkolwiek myślę, że to co wydarzy się już po tej akcji z początku gry, no to tego dowiemy się pewnie z następnego odcinka. Bo jeszcze mimo wszystko sporo tutaj czasu musi zająć nam przejście tej początkowej sekcji. Dobra, tutaj musimy uważać, żeby nas nie trafił. No cóż, jednocześnie całkiem fajnie nas ten początek zaznajamiał ze sterowaniem, trzeba przyznać. Było to efektowne, więc mogło też zachęcać do dalszej rozgrywki, to trzeba przyznać. Nie było ani chwili, żadnego momentu na oddech. Ale rzeczywiście mi się wydaje, że wcześniej nie było tych kolesi tutaj z tymi barierami. Więc to się na pewno zmieniło, myślę. Jakby nie patrzeć, nie mieliśmy przecież wcześniej tych wszystkich zdolności, tak? Niektóre były oczywiście. Ale chyba nie ta z ładowanym atakiem, ale też mogę się mylić oczywiście. Załatw najpierw tego, kurde. O właśnie, i teraz się mogę również tobą zająć. Twoją barierą. Pięknie. To co, wbijamy się w takim razie tutaj szybko. Okej. No niestety, Nak, już tutaj nie wrócisz tędy. Musisz pozbierać relikty stąd. No, mamy akurat szczęście, że tutaj właśnie były one. Proszę bardzo. Dwóch na raz. Rewelacja. I tak samo tego załatwić. Odbijemy może jego pocisk? Ach, nie udało się. Ale może jeszcze damy radę. Też trzeba dobry moment wyczuć. No i się udało, rzeczywiście. Dawać mi kamienie słoneczne i na górę. Dobra, tutaj znowu pomijać te przeszkody. Oj, kurde, tutaj muszę się zamienić tego małego Naka. W takim razie tak sobie przejdziemy. I tutaj. Tu mi się wydawało, że byli też jacyś przeciwnicy, ale nie, rzeczywiście, bo to musimy otworzyć. I odblokować sobie drogę dalej, a dopiero tu właśnie będą na nas jeszcze czekać za chwileczkę. Na razie przebijamy się. Duża forma Naka naprawdę, ponad 6 metrów. No i mamy w końcu i tego. Jeden punkt umiejętności mi się naładował, ale to też na razie za mało oczywiście. No dawaj, 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 bo już kurczę prawie załatwiony. Tak jest. Tu się przejście otwiera. W tym miejscu był kolejny sekret. Tutaj się wchodziło, jak pamiętacie. Skrzynia oczywiście już otwarta. A ostatni tam sekret jeszcze przed nami. Tak wam pokażę dla przypomnienia, gdzie to było. Dobra, teraz spróbuję może właśnie zaatakować tym autem. Chociaż to i tak wielkiej krzywdy nie robi. Ten robot jest naprawdę wielki, więc trzeba będzie go załatwić z bliska raczej. W bezpośredniej walce. Dobra, rozprawić się z tymi. Pięknie. Teraz czeka nas pojedynek.
Na razie porzucam właśnie te pojazdy. Zawsze to trochę mu energii odebrało. I teraz uwaga. Rewelacja, no patrzcie, teraz to błyskawicznie sobie radzimy nawet z takim. Okej, teraz chyba się tu na górę nie wchodziło, tylko z tej strony mamy dalszą drogę. A no właśnie, teraz tutaj nas czeka akcja. Już wiem. Żeby rozprawić się z tymi robotami, to tam musimy na drugi koniec się dostać. No, dawaj, 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 powalenie. Tak jest. Jedno uderzenie od razu ich likwiduje. I tu przed nami mamy kolejną znajdźkę. Tak dla przypomnienia. Trzeba się dostać tam nieco z prawej strony jako mały nag. O, tutaj z prawej strony widzicie wnękę. Ja już tam oczywiście wchodzić nie będę, tylko że skarb zebrany. Tylko od razu rozprawię się z tymi tutaj. No i tutaj już droga wolna. Spróbujmy wskoczyć. No i dawaj. To co? Powtórzmy to, co już robiliśmy. Właściwie to dla Naka jest to pierwszy raz, ale my, jako obserwatorzy tych wydarzeń, już tą akcję Naka widzieliśmy właśnie na początku. Chociaż mam wrażenie, że Nak by sobie poradził. Może i bez tego, chociaż no nie ma co tutaj lekceważyć tych przeciwników absolutnie. Dobra. Małym nakiem się złapaliśmy. Znowu się zamieniamy w powiększoną wersję. Rewelacja. Kolejny załatwiony i został jeszcze jeden. Nie zdążysz zaatakować, chociaż... Jednak rzucił tym pojazdem, kurczę, ale i tak tego uniknęliśmy, więc super. Proszę bardzo. I ponownie wszyscy się cieszą, Nak pokonał przeciwników. I myślę, że w tym miejscu w takim razie zakończę odcinek, bo tutaj jak pamiętacie, kończył się już ten fragment z początku gry, więc co wydarzyło się dalej, tego dowiecie się z nadchodzącego materiału. Cześć!